Księże arcybiskupie, szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję za to wyróżnienie, jakim jest możliwość wystąpienia na tej konferencji. Cieszę się także dlatego, że nieczęsto mam okazję bywać w Łodzi, więc to jest też dla mnie taka fajna okazja, żeby no, zobaczyć fajne miejsce. Nasza konferencja zasadniczo poświęcona jest kwestii relacji między państwem a Kościołem w Polsce i temat mojego wystąpienia właściwie opisuje tak naprawdę pewną istotną konsekwencję tych relacji. Od razu powiem, konsekwencję bardzo, myślę, pozytywną i dla państwa, i dla Kościoła. Konsekwencja, jaką jest publiczny status Kościoła. O tym chciałbym chwilę powiedzieć. Powiedzieć po pierwsze, na czym ten status polega i po drugie, jakie wynikają z tego przede wszystkim dla Kościoła szanse, ale także wyzwania, także pewne obligacje. A zatem bardzo, bardzo krótko. Dobrze, gdzieś. Dobrze. Więc zacznę najpierw może od takiej konstatacji, która przyszła mi, kiedy zaczynałem myśleć o moim wystąpieniu. Konstatacji, którą wszyscy dobrze znamy, zwłaszcza ci, którzy zajmują się historią średniowiecza. Konstatacji, którą sformułował pewien średniowieczny mnich Bernard z Clairvaux, Chartres, przepraszam, który powiedział, że jesteśmy wszyscy karłami na barach olbrzymów, bo dzięki nim widzimy dalej i dzięki nim, prawda, lepiej możemy rozumieć rzeczywistość. I teraz, co mam na myśli, formując czy zaczynając od takiej konstatacji moje wystąpienie? Otóż tak naprawdę, kiedy myślimy o relacji państwo-kościół, to powinniśmy pamiętać, i myślę, że tak naprawdę coraz bardziej tego doświadczamy, jak wiele zawdzięczamy autorom polskiego konkordatu z roku 1993 i konstytucji z roku 1997, dlatego że jeden i drugi dokument właśnie w tych relacjach państwo-kościół używają kategorii publiczny status Kościoła, publiczny status religii. Wtedy, kiedy te określenia się pojawiały w roku 1993-1997, one były, no myślę, niedoceniane, one były przyjmowane, bym powiedział, no tak, jako pewnego rodzaju konstrukt teoretyczny, ale dzisiaj, po już no, 30 latach od konkordatu, będziemy w lipcu obchodzić tę rocznicę, coraz bardziej, myślę, doceniamy, coraz bardziej rozumiemy, jak dalekowzroczne były rozwiązania, które zaproponowali autorzy konkordatu i potem one się też znalazły w konstytucji. Żeby nie być gołosłownym, tutaj mamy artykuł 5 konkordatu i jest właśnie to sformułowanie mówiące o tym, że państwo zapewnia Kościołowi katolickiemu bez względu na obrządek swobodne i publiczne pełnienie jego misji. Tak? Tu się po raz pierwszy pojawia w taki sposób oficjalny, ustrojowy, można powiedzieć, gwarancja publicznego statusu Kościoła. I mamy to powtórzone w Konstytucji, artykuł 53, prawda, tam gdzie mówi o wolności religijnej. To jest bardzo ciekawe, definiuje ją według czterech takich kategorii, a więc kategorii, znaczy, że wolność polega na uzewnętrznianiu swojego wyznania w sposób indywidualny albo z innymi, czyli zbiorowy, i publiczny albo prywatny. Tak? Tu jest po raz drugi podkreślony ten publiczny status, publiczny charakter wolności religijnej. No, w związku z tym możemy powiedzieć także publiczny status Kościoła. I pewne doprecyzowanie tego, na czym polega ten publiczny status Kościoła, znajdujemy w Konstytucji w artykule 25, który pewnie wszyscy gdzieś pamiętamy, dlatego że często się dzisiaj na ten artykuł powołujemy, prawda? W którym pojawiają się takie kluczowe kategorie określające relacje między państwem a Kościołem w Polsce, prawda? A więc z jednej strony autonomia i niezależność, ten dystans, o którym mówił ksiądz arcybiskup,
tak bardzo potrzebny często i Kościołowi, i też no, czasem państwu, prawda? Chodzi o to, żeby tu nie dochodziło do jakiejś wzajemnej manipulacji, ale również współdziałanie dla dobra człowieka i dobra wspólnego, tak? A zatem twórcy konkordatu i twórcy konstytucji, można powiedzieć, postawili przed nami zadanie, także przed nami, prawda, żebyśmy szukali w relacjach między państwem a Kościołem wolności, ale też współpracy dla dobra człowieka i dla dobra wspólnego, czyli dla dobra całego społeczeństwa, wierzących i niewierzących obywateli, prawda? I to jest ten, można powiedzieć, taki fundament ustrojowy, który zdefiniował, który określił publiczny, nie prywatny, nie polityczny, nie państwowy, ale właśnie publiczny status Kościoła katolickiego w Polsce. Tak? I teraz pytanie właśnie, co to słowo publiczny status oznacza. My to słowo dość często używamy, ja tylko bardzo krótko, bo chciałbym na końcu powiedzieć o tych wyzwaniach, więc tylko tak krótko w pewnym sensie historycznie przypomnę, że sam koncept sfery publicznej czy statusu publicznego rodzi się z takiej zmiany myślenia społecznego od dualizmu, czyli takiego patrzenia na życie społeczne w kategoriach, że są sprawy prywatne i sprawy polityczne, do myślenia bardziej złożonego. Z tym dualizmem mieliśmy na przykład do czynienia w świecie starożytnym, prawda? Grecy odróżniali wymiar prywatny, czyli oikos, i wymiar polityczny, czyli polis. Rzymianie, prawda, używali tutaj też dwóch kategorii, privatus i publicus. Natomiast od średniowiecza zaczyna się pewnego rodzaju dystynkcja, pewnego rodzaju rozróżnianie. Pojawia się trzecia, można by powiedzieć, sfera, trzecia przestrzeń, prawda? Na przykład średniowieczne miasto, samorząd średniowiecznego miasta jest taką trzecią, dziś podzielibyśmy właśnie publiczną sferą, taką sferą mieszczańskiego samorządu, prawda? To potem się rozwija w czasach renesansu, kiedy się pojawia i druk, i fenomen debaty publicznej, dzięki której na przykład Machiavelli pisze Księcia, a Tomasz Morus pisze Utopię, prawda? W oświeceniu się to jeszcze bardziej pogłębia, tutaj mamy, znaczy poszerza, to mamy różne tego przykłady, nie chcę tego rozwijać. W każdym razie dzisiaj ten koncept przez sfery publicznej czy przestrzeni publicznej jest obecny w takich bardzo, można powiedzieć, popularnych właśnie koncepcjach społeczeństwa obywatelskie, demokracja deliberatywna czy tak zwany trzeci sektor. I niezależnie od tego, jak to są różne historyczne, że tak powiem, koncepty, na końcu chodzi o takie przekonanie, że sprawy wspólne są zbyt ważne, żeby zostawiać je polityką i by rozwiązań w ich zakresie szukać wyłącznie w przestrzeni politycznej gry. I tak rozumiana przestrzeń publiczna ma też swoją aksjologię, prawda? Mówi się, że w tej przestrzeni publicznej powinna dominować deliberatywność, czyli taki duch dyskusji, a polityczność, czyli szukanie dystansu wobec polityki, metatematyczność, czyli takie szukanie, ja bym powiedział, pewnej głębi, prawda, pewnego ogólniejszego wzoru życia społecznego. No i wreszcie świeckość, prawda? Świeckość nie tyle rozumiana jako wrogość wobec religii, ale jako koncentrowanie się na tych sprawach, można powiedzieć, doczesnych. I teraz przechodząc już jakby do istoty tego, co chcę powiedzieć, dość, myślę, oczywiste jest, jakie można powiedzieć, szanse czy jakie dobro niesie tak właśnie zdefiniowana tożsamość czy status Kościoła właśnie w kategoriach instytucji publicznej. Dla państwa, prawda, Kościół jako instytucja publiczna, właśnie nie polityczna, nie państwowa i nie prywatna, ale polityczna, jest swego rodzaju rezerwuarem wartości, jest swego rodzaju fundamentem aksjologicznym. Nie będę o tym mówił długo, bo jakby chcę skoncentrować się na puencie, natomiast tylko przywołam, pozwólcie, trzech świadków tego przekonania, że publicznie aktywny Kościół jako instytucja publiczna może być dla państwa demokratycznego wartością. Bronisław Geremek, kiedy w styczniu 1998 roku ostatecznie finalizowano proces ratyfikacji konkordatu, niestety przez 4 lata on był wydłużany przez koalicję SLD-PSL ówczesną,
Powiedział wtedy Bronisław Geremek właśnie w imieniu polskiego państwa, prawda, że Polska potrzebuje konkordatu i jest on w interesie polskiego społeczeństwa i polskiego państwa. Interes w podpisaniu konkordatu ma przede wszystkim państwo polskie i obywatele, a nie Kościół. Tak? To jest bardzo taka ciekawa, bardzo ważna wypowiedź, bardzo ważna deklaracja. Nie będę tutaj też jakby mówił, znaczy tych kolejnych cytatów jakoś no w pełni przedstawiał. W każdym razie Wolfgang Beckenferde, wybitny niemiecki sędzia Trybunału Konstytucyjnego, już nieżyjący, sformułował kiedyś tak zwany paradoks Beckenferdego, w którym właśnie powiedział, że państwo liberalne może funkcjonować tylko dlatego, że wolność, którą zapewnia obywatelom, będzie regulowana od wewnątrz z racji moralnej substancji jednostki. No i dalej mówił też o tym, że właśnie państwo nie może samo, że tak powiem, bez rezygnowania z wolności stworzyć tych źródeł aksjologicznych, z których korzysta, prawda? I to jest jakby ewidentne takie, można powiedzieć, otwarcie się państwa na to, że muszą istnieć jakieś instytucje, które będą dostarczały tej substancji aksjologicznej, prawda? Na przykład takie jak kościoły. I też takie ciekawe zdanie Jurgena Habermasa, no, który jak wiadomo jest uznawany za jednego z takich klasyków nowej lewicy, który w roku 2004 w jednej no, z takich debat, znaczy wtedy to była taka debata, w której dyskutował z ówczesnym kardynałem Józefem Ratzingerem, który za chwilę miał zostać papieżem, mówił Habermas wtedy, że obywatele zlaicyzowani, o ile występują jak obywatele państwa, w zasadzie nie powinni kwestionować potencjału prawdy w wizjach zawartych w wizjach religijnych, a nie odrzucać praw obywateli wierzących do formułowania swych poglądów w publicznej dyskusji w języku religijnym. W imię liberalnej kultury politycznej trzeba nawet oczekiwać, że włączą się oni w wysiłek przekładania istotnych treści języka religijnego na powszechnie zrozumiały. A więc widzimy, że no tutaj tacy, bym powiedział, klasycy myślenia o liberalnej demokracji wyraźnie są otwarci właśnie na publiczną, podkreślmy to, nie polityczną, ale właśnie publiczną aktywność Kościoła. Od strony samego Kościoła też jasnym jest, prawda, ile, można powiedzieć, zalet, ile możliwości otwiera publiczny status Kościoła, prawda? Dzięki temu publicznemu statusowi Kościoła Kościół może cieszyć się autorytetem instytucji publicznie użytecznej, tak? Dzięki temu też poszerza się możliwość prowadzenia religijnej misji, taka możliwość instytucjonalna i materialna, no na przykład kwestie finansowania. Akurat w Polsce Kościół dość umiarkowanie, wbrew różnego rodzaju, prawda, krytykom, korzysta z takiego finansowania publicznego, no ale dobrze wiemy, że w Europie Zachodniej, prawda, na przykład są systemy w Niemczech czy we Włoszech, gdzie jest podatek, prawda, dzięki któremu Kościół może być utrzymywany. Są też państwa, na przykład takie jak Belgia, czy chyba też Dania, prawda, gdzie w ogóle duchowni są finansowani z wprost środków budżetowych. A więc ten publiczny status Kościoła no, też daje tego typu możliwości. On też stwarza możliwość udziału Kościoła w debatach publicznych, prawda? Tam, gdzie Kościół ma status publiczny, może uczestniczyć w debatach publicznych. Ten status publiczny też pozwala domagać się gwarantowania wolności religijnej wiernych. No i wreszcie, sprawa niezwykle ważna, właśnie ten publiczny status Kościoła pozwala, czy daje szansę na budowanie politycznej autonomii, tak? Im Kościół, można powiedzieć, jest bardziej społecznie rozpoznawalny, szanowany jako właśnie ważny aktor publiczny, tym ma większe możliwości, żeby budować wtedy, kiedy uznaje to za potrzebne, pewien dystans czy pewną autonomię wobec władzy politycznej. Jeden tylko przykład podam. Akurat patron mojej uczelni, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, prawda, dlatego mógł, można powiedzieć, prowadzić taką politykę autonomii wobec autorytarnego państwa, bo cieszył się autorytetem publicznym, prawda, bo miał autorytet społeczny. Więc to jest bardzo istotne. I już właściwie zmierzając ku temu, co dla mnie jest najważniejsze, chciałbym też na koniec zastanowić się, jakie są ograniczenia, czy też limitacje, czy mówiąc wprost, pewne pułapki, prawda, które
niesie, czy może nieść Kościołowi ten publiczny status, który jest, no jak tutaj staram się pokazać, olbrzymim dobrem i to jest to, za co rzeczywiście powinniśmy być wdzięczni twórcom Konstytucji i Konkordatu. Jakie widzę wyzwania związane z tym publicznym statusem Kościoła dzisiaj w Polsce, czy dzisiaj w Europie? No, po pierwsze, trzeba zauważyć, że zaciera się niestety na naszych oczach, na pewno w Polsce, a być może także w całej Europie, granica między tym, co publiczne, a polityczne. Tak? To znaczy mamy do czynienia po prostu z upolitycznianiem całej sfery publicznej. To nie tylko dotyczy prób instrumentalizacji Kościoła, ale to także dotyczy kultury, to także dotyczy, nie wiem, literatury, prawda? Może sport najbardziej się broni przed upolitycznianiem, ale jak popatrzymy na właśnie to, co nazywamy sferą publiczną, teatry, uniwersytety, prawda, to tam wszędzie niestety polityka wkracza coraz brutalniej i w tym sensie coraz trudniej nam jest wytyczyć granicę między tym właśnie, co publiczne, a tym, co polityczne, tak? W przypadku, o którym mówimy, czyli w przypadku Kościoła, na przykład ta trudność dotyczy jakby oceny, interpretacji tego, czy politycy wierzący, tak, mają prawo brać udział w uroczystościach religijnych. No właśnie jakby ten wymiar publiczny wolności religijnej powiada, że tak, prawda, że właśnie wolność religijna ma charakter publiczny i nie może być limitowana tym, że ktoś na przykład zostaje, nie wiem, ministrem albo posłem, tak? Ma prawo publicznie wyznawać swoją wiarę. No ale z drugiej strony, prawda, jak obserwujemy nasze życie polityczne, to widzimy bardzo często, że gdzieś bywa przekraczana ta granica między publicznym uzewnętrznianiem swojej wiary, prawda, a no można powiedzieć prowadzeniem pewnej politycznej gry. Ta granica jest w ogóle niezwykle, tak abym powiedział, krucha, niezwykle płynna i, no i ona w ostatnich czasach się właśnie bardzo, bardzo, bardzo zaciera. To jest jedno z wyzwań, z którymi musimy sobie radzić, czyli próba jakby określenia tej granicy na nowo. Wyzwanie drugie, niezwykle istotne, to jest unikanie takiej pokusy bycia przez Kościół, który jest instytucją publiczną, taką grupą, jeszcze jedną grupą interesu, tak? Taką ekskluzywną grupą, tym razem duchowego interesu. Myślę, że tutaj nie ma jakby no, sensu tego wątku rozwijać. Wszyscy pewnie czujemy, o co chodzi, prawda? Jako Kościół mamy prawo domagać się od państwa tego, żeby właśnie te gwarancje konkordatowe i konstytucyjne były zabezpieczane, ale jeśli naszym adresatem jest państwo, a nie społeczeństwo, prawda? I jakby celem naszych oczekiwań, celem naszej misji jest nasz dobrostan, a nie ewangelizacja, prawda? To wtedy Kościół staje się jeszcze jedną grupą interesu, tak? I wtedy ludzie to no, dobrze widzą, prawda? I, no, i, no i bywają tym, mówiąc krótko, zaskoczeni, a może nawet zgorszeni. To jest ważna pokusa, której naprawdę powinniśmy unikać. Jest też moim zdaniem pokusą, dość realną pokusą, takie niebezpieczeństwo zadomowienia się Kościoła w przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego, tak? No bo Kościół jest traktowany jako jedna z instytucji obywatelskich i do pewnego stopnia, można powiedzieć, pełni Kościół czy też instytucje kościelne takie role, jak pełnią fundacje, stowarzyszenia, prawda, czy różnego rodzaju instytucje, nie wiem, monitorujące życie publiczne, czy Kościół jest też uczestnikiem debat publicznych, prawda, więc czasem niektórym społeczeństwo obywatelskie przypomina, ale no, jest tak, że gdyby Kościół stał się tylko instytucją obywatelską, prawda, to wtedy czujemy, że no, traci całą swoją religijną tożsamość, prawda? To wtedy no, jest pytanie wtedy o kategorię nawrócenia, prawda, o kategorię grzechu, o kategorię miłosierdzia. Wszystkie te kluczowe religijne kategorie są jednak w języku sfery publicznej, w tym języku deliberatywnym, prawda, w tym języku takiej racjonalności oświeceniowej. One są jednak mało czytelne, mało zrozumiałe, prawda? Dlatego będąc obecnym w tym nurcie społeczeństwa obywatelskiego, musimy bardzo mocno pilnować, prawda, zachowania naszej religijnej tożsamości. Jeden przykład powiem, podam znowu, który mi się tu wydaje jakoś taki no, rozjaśniający. Debata o świętowaniu niedzieli, tak?
tę debatę toczyliśmy tak naprawdę od lat 90. Jako katolicy, prawda, staraliśmy się budować taką koalicję na rzecz ochrony dzielnego święta, prawnej ochrony dzielnego święta. I pamiętam, że w tej debacie staraliśmy się używać przede wszystkim takich argumentów zrozumiałych dla reszty społeczeństwa, prawda? To znaczy, że to jest kwestia odpoczynku, że to jest kwestia rekreacji, czasu dla rodzin i tak dalej. Ale gdybyśmy nie używali w tej debacie języka religijnego, prawda? Gdybyśmy na końcu nie mówili, że no, dla nas wiernych to jest też kwestia takiego pokazania, że nasze życie nie kończy się na ziemi, prawda? I że musimy to regularnie sobie przypominać, że żyjemy po coś znacznie ważniejszego, głębszego niż tylko praca w ciągu tygodnia, to wtedy wydaje mi się, że nasze wołanie o tę ochronę dzielnego święta byłoby mniej zrozumiałe, byłoby mniej takie, bym powiedział, autentyczne, no byłoby po prostu jakoś nie do końca prawdziwe. Tu też się pojawia inny jeszcze bardzo istotny dylemat, to znaczy, no, Kościół głosi tajemnicę, prawda? Wiara na końcu jest tajemnicą, ale przy głoszeniu tej tajemnicy wszyscy to dzisiaj właśnie czujemy, prawda? Potrzebna jest i wiarygodność, i transparentność, tak? To się wydaje, no, pewnym paradoksem, ale myślę, że od tej transparentności właśnie działania Kościoła, podejmowania decyzji, prawda, także sporów, które w Kościele się toczą, także różnych słabości, prawda, których Kościół doświadcza, że bez tej transparencji, prawda, no to wiarygodność w głoszeniu tej największej tajemnicy, jaką jest miłość Boga do człowieka, będzie ograniczona. Kończę już. To się właściwie wiąże z tym, o czym mówiłem przed chwilą, znaczy, że będąc w sferze publicznej, nie możemy wyrzekać religijnego języka, tak? Znaczy, musimy mówić swoim językiem. Oczywiście z szacunkiem, oczywiście w taki sposób, żeby nie było to dla innych odrzucające, ale nie wolno nam udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Myślę o Kościele, będąc obecnym w różnych publicznych debatach. I podsumowując, chcę właśnie postawić taką tezę na koniec, że jest przed nami taki dylemat, jeśli jesteśmy w sferze publicznej. Czy mianowicie chcemy, potrafimy, możemy pełnić jakieś role publiczne, tak? Czy też stajemy się jeszcze jednym publicznym aktorem? Myślę, że to jest ta granica, której należy unikać. Znaczy, mamy prawo i nawet mamy obowiązek odgrywać różne role w sferze publicznej jako ludzie Kościoła, czy jako wierni, ale nie powinniśmy stać się na tej scenie publicznej aktorami, prawda, tak jak inni tam, z całym dla nich oczywiście szacunkiem, obecni aktorzy. Tyle. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję i jeśli będą jakieś pytania, jestem do dyspozycji.